Siemano, z tej strony Thompson i witam serdecznie w kolejnym odcineczku. I dzisiaj sobie zrobimy od 33 zł do kostki i zobaczymy, czy nam się uda. Jest oczywiście evencik Kick Out Squad. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ale zanim sobie oczywiście zrobimy kostkę, to pamiętajcie, kod promocyjny i wpisując Tomislav z dużych liter przez L macie 5% przy doładowaniu, czyli wpłacając stówkę macie 105, macie też mitspeka na start i możecie mieć skinka nawet o wartości 6 zł. Widzicie? 6 zł, kurde, ze złoty 60 to kurde marzenie tak naprawdę. Marzenie, więc pamiętajcie widzowie, żeby wygrywać. Żeby spełniać marzenia, to trzeba wygrywać. I tyle, no. I otwierać moją skrzyneczkę, i używać kodziku. No i dobra, lecimy. 33 zł. Więc na początku może sobie otworzymy skrzynkę za 4 zł. Tutaj jest kostka do zdobycia. Jakieś dual berety. O, i mamy auga. Ile on kosztuje? O, 5 ziga, więc spoko. Złotóweczka na proficie. Teraz sobie możemy otworzyć skrzynkę. Nie wiem, którą. To tak, może Bista sobie otworzymy. Jakieś nowe skrzynki, to są widzę też. Więc Bista też otworzymy. I mamy Tygrysa. I on jest warty. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, okay, 8 zł, więc fajnie. Kurde, 4 zł, 8 to jest podwójny proficik tak naprawdę. No i dobra, spróbujmy sobie jakąś bitewkę zrobić za 25. No tak, once upon time, niech będzie Goldson, small gift. No i na końcu dajmy sobie może tego restricted za 13,20 na 4 osoby. Jak się ryzykować, to na maksa. No i lecimy z bocikami. Połowę balansu, zobaczymy, czy nam się uda wygrać. Jeśli tak, no to już fajnie by było. Musiałoby nas z tych trzech skrzynek dobrze polecieć. I z tej czwartej tak średnio i wtedy możemy wygrać. No i dobra, początek mamy. Okej, nawet początek. Na drugim miejscu jesteśmy. Teraz Goldson dał dla bota. Więc jest w sumie porówno. Teraz Morgif dał. O, Henrowi 6 zł. No to niedobrze. I ostatnia skrzyneczka, no i Guardian poleciał za 24 zł dla bota Ryana i przez to przegraliśmy. Jakbyśmy byli my na trzecim miejscu, to byśmy mieli 62 zł z 12, więc no niestety nam się nie udało, więc druga próba. Teraz co robimy na once upon a time, dwa razy robimy sobie na small gifta, no i możemy na końcu dać w sumie maka. Starczy nam? Nie starczy. No, brakuje nam 12 groszy, więc sprzedajmy sobie tego Famasa. I teraz będzie nas stać. I jeszcze na 4 osoby. I jeszcze do tego zostaną chyba dwa skinki, jak przegramy. Tak, za 12 zł. No i za te 12 zł zrobimy sobie po prostu all-ina z samych once upon a time i tyle. Tak mi się wydaje. Tyle i tyle będzie z odcineczka. Szybki odcineczek będzie. Druga bitewka, proszę, żeby mi coś rzuciło. No dlaczego botom 3 zł już, a mi? No kurde, nic mi to poleciało z tych dwóch skrzynek. Ale Lipson. I z tej też nic. No za 10 zł, co? Ty już nie ma szans, żeby to wygrać. No właśnie, że mi poleciał najgorszy syf. Syf jasny poleciał mi, widzowie, no. No nic się nie da tu wygrać, no nagle. Nic. Dobra. Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, dajmy tak. 6-7 razy once upon a time i raz Godson. I na 3 osoby. Bo widzę, na 4 nam nie idzie. I to będzie ostatnia bitewka. Jak nam nie wyjdzie, no to niestety challenge nieudany. No i co? Popatrzmy. Czy teraz nam się uda na 3 coś tu zgarnąć. Okej. Okay. Skinek ładnie wygląda, no i jest drogi faktycznie, 2,80 na start. Teraz dla bota Ryana za 2,60, więc w sumie jest wyrównanie teraz. Teraz dla bota Ryana za 2 zł. Mhm. Teraz nie wiem, teraz dla mnie, ale 40 groszy.
Ale dużo. Teraz dla mnie, okej, to jest 3 złote warte, więc elegancko. Prowadzimy. Rewolwer nie, min jest warty. Złotówkę, okej, bo trafił 3. Ostatnia skrzyneczka. I dla bota znowu, kurde, gocy bym musiał coś rzucić mi. No i rzucił, ale dla bota Ryana oczywiście. Rzucić dla bota Ryana i przez to wygrał sobie 39 zł z 13. Więc botowi podziękujemy, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie takiego szybkiego odcineczka. Jeśli wam się podobał, to pamiętajcie łapka w górę i subik. I co do następnych, siema.